Pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz w Polsce pojawiła się marka Blumann. Wszyscy zwariowali wtedy na punkcie matowej glinki do włosów Cavalier. Potem słuch o tej kanadyjskiej marce zaginął do czasu, gdy znów wróciła z nowymi produktami i całkiem inną szatą graficzną. Dziś sprawa wygląda już stabilnie, bo mamy dystrybutora, a produkty dostępne są od ręki. Jakiś czas temu wpadły do mnie na testy trzy pomady, a dziś skupimy się na pierwszej z nich, czyli Original Styling Meraki. Zapraszam. Pastę otrzymujemy w sympatycznym kartonowym pudełku. Motywem przewodnim nowej szaty graficznej są zwierzęta. Styling Meraki reprezentuje niebieski nosorożec. Na opakowaniu znajdziemy dużo ciekawych informacji, np. właściwości pomady, opis produktu, skład, wskazówki dotyczące użytkowania itd. Sama pomada mieści się w czarnym plastikowym pojemniku o pojemności 74 ml z zakręcanym wieczkiem. Blumann Original jest produktem, który ma łączyć lekkość i naturalność fryzury oraz długotrwały, ale plastyczny chwyt. Pasta jest kremowa i bardzo łatwo się wybiera z pudełka. Jej rozcieranie w dłoniach również nie stanowi problemu. Po rozprowadzeniu na dłoniach zostaje biały nalot. Pasta jest również włóknista i jeśli po roztarciu energicznie zaklaszczemy w dłonie, pojawią się latające dookoła włókienka. Zapach określiłbym jako świeży miętowy. Jest dosyć intensywny i lubi o sobie przypomnieć w ciągu dnia. Original to pasta na bazie wody i wosków. Pszczelego, kandelila, lanoliny i wosku karnaúba. Za jej chwyt prócz wosków odpowiada PVP. Za stronę pielęgnującą włosy zadbają masło shea, olejek miętowy, olejek z rozmarynu i szałwii. Pomada zmywa się z włosów bardzo przyzwoicie, praktycznie samą wodą. Blumann Original Meraki można nakładać na włosy suche, jak i na wilgotne, jako pre-styler. I to ta druga opcja cieszy się chyba największą popularnością. Przy aplikacji pasty na włosy suche jako post-styler, czyli produkt końcowy, otrzymujemy średnio mocny chwyt i bardzo naturalne wykończenie włosów, coś z pogranicza matu i lekkiego błysku. Włosy mogą też być przez chwilę lekko lepkie, ale efekt ten znika po pewnym czasie. Podczas aplikacji na włosy wilgotne, jako pre-styler, i wyzużeniu ich uzyskamy nieco bardziej matowy wygląd włosów, chwyt średni. Jeśli zależy nam na mocniejszym utrwaleniu, możemy zastosować meraki razem, jako pre i post. Wtedy włosy są trzymane w ryzach jeszcze lepiej. Tak na marginesie, pasta ma funkcję ochrony przed wysoką temperaturą powietrza suszarki. W obu wersjach aplikacji włosy są miękkie, niesklejone, co pozwala na swobodne przeczesywanie ich w ciągu dnia ręką, grzebieniem czy szczotką. Pasta nada się jako baza pod klasyczne fryzurki. Może też działać solo przy luźniejszym, naturalnym uczesaniu włosów. Jest to bardzo wszechstronny i uniwersalny produkt. Original Meraki to pierwszy produkt stworzony przez markę Blumann. Nic więc dziwnego, że jest tak dopracowany. Pasta jest kremowa, łatwa w aplikacji i stylizacji. Pomaga zbudować bazę pod każdą fryzurę, ale działa też nie najgorzej w pojedynkę. Zapewnia całkiem mocny chwyt i naturalny finish. Łatwo się zmywa, ma przyjazny skład i pachnie świeżą miętą. Jej cena to 99 zł za 74 ml. Nie jest to mało, dlatego ze specjalnym kodem BEARDRUST otrzymasz rabat w sklepie pomadziarz.pl na ten i inne kosmetyki z oferty. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Do zobaczenia.